12 laureatów 10. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Życie jest piękne zostało uhonorowanych nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi podczas gali finałowej, która odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Wybrane przez jury zdjęcia będziemy mogli podziwiać przez cały rok na fasadzie KCK, organizatora przedsięwzięcia. Na jubileuszową edycję około 430 fotografików zgłosiło ponad 1600 zdjęć dotyczących czterech kategorii – mody, miasta, natury i kulinariów. Każdy uczestnik mógł przysłać maksymalnie 8 zdjęć. Staraliśmy się i wybierać prace, które są bardzo ciekawe estetycznie i ja bardzo tak ze swojej strony naciskałem, żeby to były prace bardzo dobrze fotograficznie, a z drugiej strony rzeczywiście, żeby spełniały warunki konkursu, żeby były różnorodne, żeby były kolorowe, żeby się przyjemnie również oglądały po prostu jako kalendarz w ciągu całego roku. Zresztą muszę przyznać, że właśnie z tego całego zestawu jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony i się nie mogę doczekać, aż sam ten kalendarz po prostu powieszę u siebie na ścianie i będę go przeglądał. Wśród elementów, które zauroczyły autorów zdjęć i przyniosły im nagrodę w konkursie, znalazły się m.in. barwny lizak, dzieło autorstwa jednej z laureatek, lodospad na kieleckiej kadzielni czy maleńki ślimak, sfotografowany na zroszonej gałązce rośliny podczas rodzinnego spaceru po rezerwacie wietrznie. Fotografia dla mnie jest pasją. Robię to zupełnie amatorsko, na takim bardzo amatorskim sprzęcie. Nie mam jakiegoś dobrego sprzętu. Jest to taka odskocznia od dnia codziennego. Lubię być na łonie natury, odkrywać rzeczy, które są niewidzialne gołym okiem dla nas, dla takiego zwykłego, przeciętnego przechodnia. Na kartach kalendarza Życie jest piękne na 2017 rok znalazło się także nocne niebo, urokliwe zakątki Dolomitów, obserwujący fale surfer i samotny żeglarz we mgle. Dla wielu autorów zdjęć są one przypomnieniem danej chwili, nastroju, jaki towarzyszył im w momencie robienia fotografii. Przede wszystkim moje uczucie, czyli po części może taką tęsknotę, tak? Po części pewność siebie, ale też zaufanie. No to jest pierwsza klasa liceum, więc może też trochę taki strach, tak? Nowa szkoła, nowi ludzie, ale właśnie takie, że trochę taka niepewność, no nie, bo tutaj osoba jest na wodzie, czyli taka niepewna powierzchnia i ja często też jestem na takiej niepewnej powierzchni w swoim życiu, ale jednak jestem zdecydowana, że chcę iść przed siebie, chcę płynąć w taką nieznaną właśnie mgłę. Niektóre z fotografii będą dodatkowo pamiątką pierwszych sukcesów w tej dziedzinie. To zdjęcie jest ważne dla mnie, bo 2 lata temu prawie zdobyło nagrodę w konkursie Grand Press Photo, bardzo ważnym w fotografii fotoreporterskiej. Teraz jest to dla mnie tym bardziej miłe, że no, jeszcze ktoś je dostrzegł. W ramach jubileuszowej edycji konkursu w kolejnym kalendarzu o mniejszym formacie znalazło się 12 zdjęć autorstwa osób, które wyróżniono. Artystyczną oprawą finału był recital Marty Kostur w ramach sceny autorskiej Studio zatytułowany Jak pająk po nitce. Złożyły się na niego piosenki inspirowane autorstwa m.in. Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Marka Tercza. Patronat honorowy nad konkursem Życie jest piękne sprawował prezydent Kielc Wojciech Lubawski.